Zarząd Powiatu Puławskiego przyjął uchwałę rozpoczynającą konkurs na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Przypomnijmy, że obecnie pełniącym obowiązki dyrektora do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu jest Krzysztof Siejko, a wieloletni zarządzający placówką Piotr Rybak we wrześniu został dyrektorem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Kandydaci na dyrektora Puławskiego Szpitala oprócz zwyczajowych dokumentów w tego typu konkursach powinni przedstawić swoją koncepcję funkcjonowania SPZOS, zawierającą zapewnienie dostępności i jakości usług medycznych, jak również redukcji zadłużenia z uwzględnieniem kryteriów prawnych, organizacyjnych oraz ekonomicznych. Termin składania dokumentów upływa 19 listopada o godzinie 10, a wyboru na stanowisko dyrektora SPZOS w Puławach dokona komisja konkursowa.